Zderzenie dwóch autobusów na Armii Ludowej. Dwie osoby poszkodowane. Warszawa. Zderzenie dwóch autobusów na Armii Ludowej. Dwie osoby ranne. Są utrudnienia w ruchu. Pogodzina. 17 w środę autobus linii 151 wjechał w tył jadącego przed nim Aleja Armii Ludowej 520. Dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala, powiedział dyżurny oficer PSP aspirant Maciej Jabłoński. Ruch na trasie Łazienkowskiej jest spowolniony. Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, wypadek miał miejsce na Alei Armii Ludowej na pasie w kierunku Wisły, na wysokości ulicy Marszałkowskiej. Na miejsce wezwano jednostki PSP i policję. Z pierwszych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia dwóch autobusów. W wyniku zdarzenia kierowca oraz pasażerka jednego z autobusów zostali przewiezieni do szpitala, poinformował PAP sierżant sztabowy Rafał Markiewicz. Jadące na Pragę 151 zderzyło się ze zdążającym w tym samym kierunku 520. Jak poinformował Markiewicz, policjanci przebadali kierowców na zawartość alkoholu, są trzeźwi. Na miejscu pracują policjanci. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia, dodał. Rzecznik ZTM Tomasz Kunert powiedział PAP, że na miejscu pracują także ich służby techniczne. Dodał, że prawdopodobnie zdarzenie będzie zakwalifikowane jako kolizja. Ruch na trasie Łazienkowskiej jest spowolniony.